Siemanko bytki oraz byczy z tej strony, Balto Velocze, znany operator i zawodowy tancerz. Dziś obchodzimy dzień prostaty. Panowie, dbajcie o siebie. Moja prostata jest regularnie badana, wszystko dzięki Tinderowi. Dziwmininy obchodzą. Albin, Dolores, Eckhart, Eutropia, Filotea, Maria, Nicates, Nikomedes, Roland oraz przestroga dla kolejnych polańskich, czyli Lolita. Obchodzimy dziś również dzień olewania systemu, czyli dziś możecie śmiało nie iść do szkoły albo pracy w ramach świętowania. Zacznijmy z kartką z Polski. W 1697 roku w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski. Podobno zaginął podkowy gołymi rękoma. Walił wódę i dymał wszystko, co się rusza, czyli bez dwóch zdań mój ulubiony król. W 1935 roku w rozegranym we Wrocławiu towarzyskim meczu piłkarskim Niemcy pokonały Polskę 1-0. Niestety nie była to ostatnia porażka z Niemcami w tej dekadzie. W 1939 roku niemiecka armia zajęła Białystok, a to na otarcie łez nasze małe zwycięstwo w tej wojnie. W 1967 roku odbyła się premiera komedii filmowej Sami Swoi. Dowód na to, że potrafiliśmy robić dobre komedie, zanim pojawił się Kac Wawa i reszta podobnego gówna. Puh! W 1978 roku otwarto Muzeum Karykatury w Warszawie. Śmiało można tam zorganizować wystawę poświęconą polskim raperom oraz polskim piłkarzom. A teraz sprawdźmy, co się wydarzyło na świecie. W 1440 roku francuski arystokrata Gilles de Rais, czy jakoś tak chuj jak, został aresztowany wraz ze wspólnikami pod zarzutem dokonania porwań, tortur, gwałtów i morderstw na co najmniej 30 dzieciach. Czyli teraz już wiemy, kim inspiruje się całe Hollywood. Tak mówił Mel Gibson, a ja mu wierzę. W 1940 roku kulminacyjny dzień bitwy Anglii i rekord zestrzeń polskich pilotów 26 niemieckich samolotów w ciągu jednego dnia. Dzięki temu dostaliśmy dwa filmy o dywizjonie 303. Pamiętajcie, tylko nie pomylcie filmu. Byłem na tym filmie i nie polecam. Film polski jest gównem totalnym, efekty gorsze. No dobra, może ciut lepsze niż w Smoleńsku. Żałuję tych 16 wydanych złotych, bo to była środa i tanie bilety. W 1982 roku papież Jan Paweł II przyjął na audiencji Yassira Arafata. Arafat to był taki projektant mody, któremu zawdzięczamy słynne szaliczki i białe rękawiczki. A teraz czas na przegląd urodzonych. Kto wyszedł z ci***y, to teraz się dowiecie, kto wyszedł z pochwy. W 1254 roku rodził się Marco Polo, wenecki kupiec, podróżnik. Uwaga, suchar, jak nazywałby się Marco Polo, gdyby został księciem? Prince Polo, ja pierdolę, zima, kurwa, ty mój królu, ty pryncypale mały, ty czarny pryncypale w czekoladzie czarnej gorzkiej. Jak jesteś fanem legendarnego batona, to wpadnij na Allegro. Jedno kliknięcie i zrobisz sobie zapasy na wypadek katastrofy albo gastrofazy. Pozdro, Dawid. W 1945 roku rodził się Dawid, a propos Dawida, Dawid Leper, brytyjski polityk. Nazwisko zobowiązuje do polityki, oby tylko uważał na krawaty. W 1946 roku Tommy Lee Jones, amerykański aktor, człowiek, który zawsze wygląda, jakby miał gówno pod nosem. A jak pewnie tego nie widziałeś, ale jego syn Tommy Lee nagrał seks taśmę z Pamelą Anderson. W 1976 roku Funky Filon, polski raper, muzyk, za małą chinkę z Kają Paskalską powinien dostać kopa w dupę i dożywotniego bana na robienie muzyki. W 1977 roku Tom Hardy, brytyjski aktor, ulubiony aktor twojego ulubionego aktora. Na koniec sprawdźmy, komu się zmarł. W 2017 roku zmarła Violet Brown. Jamajska superstaratka, najstarsza osoba na świecie. Żyła 117 lat i weź tu takie zaśpiewać 100 lat. No ja pierdolę. Na szczęście ja nie mam powodu, bo nie żyję. Co? A ja wam życzę mordeczki nawet 200 lat, tylko obiecajcie mi subskrybowanie kanału Co się stało oraz kanału Bez Lipy, bo jak nie, to będzie lipa, a tego chyba nie chcecie. Już jedna lipa była na kanale. A już jutro mój chlebodawca wróci do was z kolejną porcją wiadomości, tymczasem ja uciekam. Elo!